Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam, pozdrawiam bardzo, ale to bardzo serdecznie po 2 miesiącach nieobecności w naszej kochanej telewizji suwalskiej. Oczywiście jesteśmy po wakacjach, jesteśmy po wczasach, urlopach, jesteśmy także w jakiś sposób po lecie. No i oczywiście jesteśmy na początku nowego miesiąca, miesiąca września, a przysłowie powiada, wrzesień to już jesień, chociaż jeszcze nie tak kalendarzowo. Oczywiście jesteśmy też na początku nowego roku szkolnego 2020-2021. Niniejszym bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców, tych wszystkich, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny, żeby to był rok błogosławiony, żeby to był rok szczęśliwy, oczywiście wciąż w okresie pandemicznym, żebyśmy przestrzegali właśnie te przepisy, te różnego rodzaju nakazy. One są, jak Państwu już wiele razy mówiłem, nie po to, żeby nas ograniczać, nie po to, żeby nam utrudniać życie, ale żeby to nasze życie i nasze zdrowie chronić. Oczywiście też, żeby ten czas, który rozpoczęliśmy, był czasem naznaczonym obecnością Chrystusa, dobrego nauczyciela, ale także dobrego lekarza i Jego Matki, Matki Najświętszej, która będzie nam potrzebna, owszem, jako wciąż jest potrzebna, jako uzdrowicielka chorych, ale także jako stolica mądrości. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny. Niech Pan błogosławi, niech Pan wspiera, niech Pan prowadzi. Kochani, mam nadzieję, że czas wakacji upłynął nam dobrze, chociaż właśnie w atmosferze pandemicznej ona nas ograniczała, ona nie pozwoliła, żebyśmy wyjechali gdzieś daleko, żebyśmy się spotykali troszeczkę tak bardziej masowo, niż to przywykliśmy, ale mam nadzieję, że przeszliśmy przez ten czas wakacyjny jako zdrowi, no i poznawaliśmy naszą kochaną Suwalszczyznę, poznawaliśmy nasz kochany kraj, a może komuś udało się wyjechać gdzieś dalej i mam nadzieję, że wrócił szczęśliwie do pracy, do tych swoich codziennych zajęć. Kochani, jesteśmy też, jak powiedziałem, na początku nowego miesiąca, miesiąca września. Jest to właśnie miesiąc, który przybliży nas już coraz bardziej do końca tego właśnie roku kalendarzowego 2020. Poza tym dzisiejsza niedziela, jak wiemy, jest to właśnie 23. niedziela zwykła i gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 4 oczy. Jeżeli usłucha ciebie, pozyskasz swego brata. Jeżeli zaś nie usłucha, weź ze sobą jednego albo dwóch, żeby na słowie 2 albo 3 świadków oparła się cała sprawa. Jeżeli tych nie usłucha, donieś kościołowi, a jeżeli nawet kościoła nie usłucha, to niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś będą prosić, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są 2 albo 3 zebrani w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Kochani, wskazania Chrystusa, bardzo praktyczne, ale też takie bardzo trudne, jeżeli chodzi o to, żeby te wskazania zachować, żeby tych wskazań przestrzegać, bo oto popatrzmy właśnie tutaj tak zwane upomnienia, tak zwane zwracania uwagi. My lubimy zwracać komuś uwagę, ale nie dlatego, że ten ktoś źle postępuje, ale dlatego, żeby mu dokopać, żeby jego poniżyć, żeby zepsuć mu opinię. Tak, mamy w sobie takie odium, mamy w sobie właśnie taką postawę, bardzo złą postawę, powiedziałbym mocno szatańską postawę, że o, ona to jest taka, on to jest taki, a jestem w porządku, a jego dzieci czy ich dzieci to są dzieci bardzo niegrzeczne, to są dzieci bardzo, bardzo takie chuligańskie, prawda? Więc wytykamy, ale wytykamy nie po to, żeby kogoś poprawić, albo żeby komuś powiedzieć: słuchaj, bracie, siostro, tak nie trzeba, ale po to właśnie, żeby, jak powiedziałem, żeby komuś zepsuć opinię. Tak, proszę Państwa, nie można. Musimy wzajemnie pouczać się, musimy sobie wzajemnie zwracać uwagi. Tak jest już natura nasza. Rodzice pouczają swoje dzieci: tak nie można robić, tak nie można wyrażać się, tam nie można biegać, tu nie można rowerem jeździć. Nauczyciele w szkole pouczają swoje dzieci, nie tylko przekazują wiedzę, ale są też tak zwane lekcje wychowawcze, gdzie właśnie dzieci są uczone, jak należy zachować się, tak zwany savoir vivre, czy bon ton, jak kto woli, żebyśmy umieli się zachować i przy stole, i gdzieś jeszcze indziej, żebyśmy wiedzieli, kto ma iść przed nami, kto ma iść za nami, żebyśmy, jak to powiada przysłowie, znali swoje miejsce w szeregu. Chrystus właśnie tutaj zwraca się do nas z taką bardzo praktyczną radą. Gdy widzisz, że twój brat albo siostra ma coś przeciwko tobie,
albo grzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy, a więc nie można od razu ogłosić całemu światu, że on to taki owaki, czy ona taka siaka, czy jakaś tam owaka, ale tutaj właśnie ta kultura, ta dyplomacja, owszem ludzka, ale ta dyplomacja Boża, nie można nikogo potępiać, nikogo nie można poniżać, nie mamy do tego prawa, kochani, my jeżeli to wzajemnie mamy się pouczać, wzajemnie mamy się dokształcać, wzajemnie mamy siebie jakoś tak doskonalić, nie po to jesteśmy na tej ziemi, żeby wzajemnie się zwalczać, mamy tworzyć właśnie ten wspaniały ludzką rodzinę. Dlatego też właśnie Chrystus mówi nam, że jeżeli widzimy, że ktoś nie tak postępuje, albo jeżeli ktoś widzi, że my nie tak postępujemy, to co trzeba zrobić? Upomnieć cztery oczy jego, trzeba szepnąć mu do ucha, bracie, siostro, słuchaj, no tak, tak nie można. Chociaż my, proszę Państwa, nieraz tutaj mamy różnego rodzaju obiekcje, no bo nie wiadomo, jak ten ktoś zareaguje, nie wiadomo, jak ten ktoś na tego rodzaju naszą uwagę odniesie się do tego, prawda? Może powiedzieć, a co cię to obchodzi? Chodzi, nie wsadzaj nosa do cudzego trzosa. Więc tak właśnie, tak nie można. Oczywiście, że czasem tak bywa. Nieraz z tego powodu możemy mieć przykrości, że my komuś mówimy, nawet jak dorośli zwracają uwagę dzieciom, to dzieci potrafią się odwrócić z takim, jak to się mówi, bardzo często niegrzecznym właśnie sposobem zachowania. Zamiast podziękować pięknie, zamiast przeprosić, zamiast mówić, że ja się poprawię, to właśnie ten ktoś złośliwie reaguje. Więc tutaj właśnie jest naprawdę temat bardzo trudny, bardzo delikatny, ale temat bardzo popularny i bardzo powszechny. Dlatego też, kochani, módlmy się o to, żebyśmy umieli się wzajemnie szanować, módlmy się o to, żebyśmy umieli Chrystusa słuchać i umieli właśnie upominać się wzajemnie z miłością, po to, żeby komuś było lepiej, a nie po to, żeby kogoś poniżyć. No właśnie, jeżeli ktoś nie posłucha tego rodzaju uwagi, no to wtedy, jak Chrystus tutaj nas poucza, można wezwać kogoś na świadka, że proszę bardzo, tamten czy tamta, czy tak nie można robić. A jeżeli to nie pomoże, to całym Kościołowi donieść, a więc podać trzeba do wiadomości publicznej, bo może ten ktoś być niebezpieczny, prawda? A jeżeli to nie pomoże, to niech będzie jako faryzeusz i celnik. Właśnie my często odwrotnie, od tyłu zaczynamy. Wszyscy wiedzą, cała wieś trąbi, cała ulica trąbi, czy cała klatka trąbi, a tymczasem ten biedny człowieczek nic o tym zupełnie nie wie, jest zniszczony, kompletnie zdeptany i wtedy już, jak to się mówi, po ptokach. Kochani, módlmy się o to, abyśmy właśnie na początku tego nowego roku szkolnego, na początku tego nowego miesiąca, byśmy byli ludźmi, którzy potrafią wzajemnie się szanować, ten szacunek, ta wzajemna kultura, to jest bardzo, bardzo ważne. Tego Chrystus dzisiaj uczy nas i tego też, w jaki sposób od nas się domaga. Kochani, na zakończenie właśnie wakacji, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, jeszcze raz powtarzam, podkreślam, 2020-2021, proszę przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Kochani, jeszcze po skryptum, no właśnie Państwo widzą, że jesteśmy tutaj, że tak powiem, w nowej rzeczywistości. Jestem już jako emeryt i teraz w tej chwili właśnie ten program jest nagrywany z innej parafii, chociaż też z parafii świętego Kazimierza może nieraz nagramy, a w tej chwili właśnie widzimy Kościół Chrystusa Króla. Proboszczowi bardzo serdecznie dziękuję za to, że udostępnia nam Kościół po to, żebyśmy mogli właśnie przekazywać to właśnie, co niedzielne słowo. Dziękuję bardzo. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Dzięki.